Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem. Postanowiłam zrobić dzisiaj makijaż takimi taniochami, czyli rzeczami, produktami, które jakby w mojej kosmetyczce są najtańsze. Może nie są one najtańsze na rynku, ale to są produkty, które są u mnie jakby najtańsze. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć taki sam filmik, ale w odsłonie tej jakby bogatej, czyli najdroższe kosmetyki tutaj, które posiadam. No i co? Nie będę przedłużać, zaczynamy! Odgarnę sobie tylko trochę włosy. O, dobra. Więc zacznę sobie od twarzy. Baza to jest FM Makeup Baza. Nie jest ona bardzo tania, natomiast ja nie mam tak naprawdę innej tańszej, więc to będzie moja baza dzisiaj. Moja skóra ostatnio przeżywa jakiś koszmar, powiem wam. Mam wypryski, mam jakąś taką suchą skórę. Nie wiem, jakoś tak przez te ostatnie chyba 3 tygodnie zauważyłam jakąś dziwną zmianę. Ale co jest dziwne, nie tylko ja mam te zmiany, bo większość moich klientek narzeka na to samo. I teraz nie wiem, o co biega. Ale ta baza jest nawilżająca, więc powinno być ok. Łyczek kawy. I teraz podkład. Podkład to będzie Rimmel Lasting Finish 25. Łukasz go kupił chyba wczoraj czy przedwczoraj. I zapłacił za niego tylko 3 funty w B&M-ie. Ja nigdy go nie stosowałam, więc to będzie dla mnie jakby też pierwszy test. Łukasz powiedział, że one już są w ogóle wycofane z rynku i był w szoku, że tam go znalazł, więc spoko, zobaczymy, jak on leży na skórze. Jest taki dość wodnisty i średnio kryjący, no ale właśnie ma on... Ja mam tą już nowszą wersję tego podkładu i no i on jest bardzo kryjący, ten widzę, że jest średnio kryjący. No i tylko 3 funty kosztował, słuchajcie, w B&M-ie. Także pewnie jak był w Butsie czy w Superdrag, to była ta cena na pewno wyższa. Natomiast ja tutaj patrzę właśnie pod kątem cen. No i jedna warstwa moim zdaniem nie wygląda ekstra. Ja potrzebuję krycia i w ogóle mam chyba jakieś uczulenie, bo mam takie krostki, które mnie swędzą. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje. Muszę chyba sobie kupić, wiecie co, tabletki na alergię. Bo wydaje mi się, że idzie wiosna i zaczynają się jakieś jazdy na mojej skórze. Czego wcześniej nie było, ale przecież zawsze możemy z roku na rok tak naprawdę zmienić się i nasza skóra się może zmienić, nasz organizm się zmienia. I możemy tak naprawdę dostać uczulenie z dnia na dzień. Więc może to te pyłki, nie mam pojęcia, ale na pewno sobie dzisiaj kupię w Tesco te tabletki na alergię. A nie, sorry, ja je mam. O, zapomniałam, że w tamtym roku już też coś takiego miałam, skoro je mam. Bo coś mi się przypomina, że je brałam też jakiś czas. No i dwie warstwy, powiem wam, że... Wygląda ok, ale są miejsca, do których ja sobie tutaj dołożę. Tu mam i tu i na nosie, trochę na czoło, trochę na brodę. No nie jest super kryjący ten podkład, ale wydaje się bardzo lekki na twarzy, bardzo lekki. Dobra, i przechodzę do korektora. Korektor mam Bell Soft Stick. Korektor.
Powiem wam, że jak na sticka, to to jest bardzo dobry, mięciutki korektor, którego nie ma problemu wyblendować. Bardzo fajny. Bardzo fajny jest ten korektor. Ja jestem bardzo mile zaskoczona nim. Od tak naprawdę momentu, kiedy go spróbowałam, tak dalej go używam i bardzo go lubię. No i teraz sobie wszystko przypudruję. Art Deco puderek. Końcóweczka. Spoko wygląda ten podkład teraz. Jest bardzo leciutki, bym powiedziała. Taki typowy dzienniak. Na pewno nie na jakieś grubsze wyjścia. Ale spoko. Dobra, przejdę sobie do bronzera i mam tutaj taką paletkę O2O i jest to znana firma na AliExpress. Opakowania średniawe. Natomiast akurat ta paletka jest świetna. Ona ma tak ładne te kolory. Nie są one zimne, nie są też one za ciepłe. I powiem wam, że bardzo fajna jest ta paleta. Różyk to jest róż, którego kupiłam w funciaku. Także kosztował tylko i wyłącznie funta. I jest takim pomarańczowym, ciepłym bardzo odcieniu. Ja odeszłam trochę od pomarańczy na twarzy. Powiem wam, że teraz bardzo lubię koralowe odcienie, czyli coś pomiędzy pomarańczem, coś pomiędzy różem, czerwienią. Natomiast ten pomarańcz nie wygląda aż tak źle. I na razie, jeśli chodzi o rozświetlacz, to sobie to zostawię, bo chcę sobie zrobić oczy. I jeśli chodzi o oczy, to mam primer Hean. Nakładam pędzelkiem, a później rozmieszczam sobie palcem. Powiem wam, że ten primer jest bardzo fajny. Co prawda, ja trochę odeszłam od primerów, ponieważ ja na co dzień się nie maluję. A jak się maluje, to nie maluje mimo wszystko powiek. Więc tego primera jakby mi nie trzeba. Ale używam go dość często i powiem wam, że naprawdę cienie fajnie na nim siedzą. I teraz tak, jeśli chodzi o paletki, to wzięłam dwie paletki. Wzięłam paletkę Berry M. Ona tak wygląda. O, tutaj ma ten róż, jeszcze to sobie dołożę tego różu, bo ten róż ma takie piękne złote drobiny. I do tej paletki wzięłam sobie taką paletkę, Steve Laura paletka. To była paletka w Glossy Boxie, ona też nie jest droga i ona wygląda tak. I chcę sobie coś tutaj zmontować na tych oczach. Jeszcze nie wiem co, bo nie chcę w sumie dzisiaj, nie mam ochoty doczepiać też sztucznych rzęs, więc może być coś podkreślającego, ale też nieprzerysowanego. Więc zacznę sobie tutaj od tego kolorku, nałożę go w załamanie. Pigment ładny, jak widzimy, ale to też dzięki tej bazie, słuchajcie. Wszystko ma znaczenie. Nie musi być to też baza, słuchajcie, jakaś bardzo droga. Jakiś Chanel. Tylko akurat ta Sion jest świetna. Teraz wezmę sobie z paletki tej, ten może bordowy kolor.
tak trochę wyciągnęłam to oko. Powiem wam, że kiedyś tą paletkę bardzo męczyłam, bardzo. I do tego stopnia, później wycofali ją, jej nie ma już, ale ja ją chyba raz widziałam na jakiejś stronce, ktoś sprzedawał nowiutką paletę chyba za 2 czy 3 funty i kupiłam sobie ją na zapas, także to jest taka moja, ta pierwsza paletka, ale jeszcze mam calutką, nowiutką, zapakowaną i czeka na mnie. Nie wiem, co tutaj dać na tą ruchomą powiekę, ale myślę o neutralnym kolorze tutaj z tej palety, wziąć ten jasny. Trochę mi on tutaj nie pasi, więc wezmę sobie tutaj tego złota z tej palety. Jest takie ciemne bardzo złoto, ale tak trochę tylko, żeby się coś błyszczało. W kącik wewnętrzny dobrze by było coś rozświetlić, ale to wezmę sobie najwyżej tą tutaj z tej palety, ten biały kolor. I słuchajcie, dokładam eyeliner, eyeliner Catrice. Tutaj już bardzo mało go jest, ale jeszcze coś wygrzebię. I rysuję taką kreskę nie za grubą, nie za bardzo jakoś wyciągniętą. Rzęsy. Rzęsy wytuszuję Miss Sporty. To jest jedna z moich ulubionych maskar. I zawsze do nich powracam. Do niej, znaczy się. Powiem wam, że strasznie mi czegoś brakuje na powiekach, takiego błyszczącego, więc dołożę jakiegoś taniego brokatu, nie wiem nawet jak to policzyć, bo ociupinka brokatu, to wiecie, kosztuje może grosze. Wezmę sobie ten z NYXa, to nie są też drogie brokaty. Co prawda mam tańsze, ale myślę, że ten mi będzie pasował bardziej. I dosłownie ociupinkę biorę po prostu tak na paluszek. Lekko strzepuję, żeby nie było za dużo. I tylko tak przykładam, aby w świetle słońca ten brokat ładnie wyszedł. A akurat dzisiaj słoneczko świeci. Tak delikatnie. Dosłownie. Tylko żeby zaspokoić moją chęć brokatową. Dobra, z oczami to będzie tyle, rzęsy są wytuszowane. Tak jak mówię, nie nakładam sztucznych. I pomada, jeśli chodzi o brwi, to biorę pomadę Vibo numerek 2, dość ciemna, ale powiem wam, że ostatnio przerzuciłam się znowu na ciemne brwi. Dlatego, że po prostu bardziej mi się podobają ciemne brwi. Dobra, i jak już mamy brewki, to przechodzę do rozświetlacza. Rozświetlacz wezmę z Primarka. Kiedyś go kupiłam, on kosztował 3 funty. Już ich nie ma, to była kolekcja, gdzie oni się tak bardzo inspirowali kosmetykami Rihanny. I to jest taki chłodny, dość rozświetlacz, ale on ładnie wygląda na skórze, dość naturalnie. Ok, i usta. Obrysowuję sobie konturówką usta z Primarka. To jest kolor, czekajcie, nie wiem czy one jeszcze są, 01. Ale to są naprawdę świetne konturówki.
bardzo miękkie. I na sam koniec poleci błyszczyk. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, co to jest za marka, jakaś FB Beauty. W ogóle coś nieznanego, nie wiem gdzie to kupiłam, nie wiem skąd to mam. Po prostu pewnie zobaczyłam i mi się spodobało, bo to jest taki nude połączony z brokatem. Czy ja to od kogoś dostałam? Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, ale... No... Opakowanie wygląda badziewnie, nie ma tu żadnej nalepki. Natomiast produkt jest całkiem spoko. Pięknie się błyszczą te usta. I na sam koniec mgiełka od Primark. I makijaż skończony. Rozpuścimy włoski. Tutaj się coś zrobiło. Muszę sobie bardziej pocieniować tą... Nie wiem, co tu się zrobiło. W każdym razie... Ta strona zawsze dobrze wygląda, a ta strona tak dziadowsko. Nie wiem. Zaraz sobie będę musiała prostownicą tutaj podkręcić. Nieważne. Tak wygląda, kochani, skończony make-up. Jak go oceniacie? Dajcie mi koniecznie znać. Tu mi się coś odbiło. Ten eyeliner z Catrice się odbił. Od pewnie mgiełki. Ja dobrze się w nim czuję. Co bym zmieniła, to na pewno bym zmieniła podkład. Dlatego, że jak mam problemy z buźką i mam jakieś wypryski, to przeważnie wybieram bardzo mocno kryjące podkłady, które mimo wszystko, to że mają mocne krycie, wyglądają naprawdę gładko i tak no tak bardzo nawilżająco na twarzy. Ten podkład tego mi nie dał. Trochę się czuję tak, jakbym miała nałożony krem BB, szczerze mówiąc, mimo że tutaj tej warstwy poleciało parę, jak widzieliście. Ale ogólnie dobrze się czuję. Także dajcie znać, co myślicie. I też koniecznie dajcie mi znać właśnie, czy chcecie zobaczyć taki make-up właśnie w podobnej wersji, ale właśnie na bogato. Także dziękuję Wam teraz za oglądanie i miłego dnia.